Siemaneczko, pokażemy wam, jak zrobić żur staropolski, bardzo stary. Do tego będziemy potrzebować wcześniej zrobiony przeze mnie zakwas. Zakwas, proszę o taki ładny kolor zakwasu. Zakwas, dokładnie. Dwie szklanki wody. Cztery albo dwie wielkie cebule pokrajane w kostkę. Do tego pietruszka, do tego szczypiorek, solicie, cukier, majeranek, sól i pieprz. Oczywiście śmietanę, szklankę śmietany i ziemniaki. Tak, ziemniaki, zaraz zobaczycie. Na samym początku zrobimy sobie wywar z dwóch cebul. Dwie cebule do garnka. Zalewamy dwoma szklankami wody. Trzeba to zagotować. Następnie garnek większy i cały pół litra zakwasu przelewamy do garnka i trzeba go przegotować. I na palniku. Czekamy, aż wszystko się zagotuje i zaraz przejdziemy do następnej części. Właśnie przygotowaliśmy zakwas i jest zrobiony wywar z cebuli. Teraz będziemy go przecedzać. Cedzimy wywar z cebuli właśnie do naszego zakwasu. Cebulę smażoną można do wszelakich rzeczy wykorzystać. Odstawiamy sobie. Następnie trzeba to wymieszać. Doprawić oczywiście. Najpierw wsypiemy sobie cukier. Szczypta cukru mniej więcej. Majeranek. Mniej więcej dwie szczypty. Sól do smaku i pieprz do smaku. Mieszamy wszystko dokładnie. Trzeba spróbować. I wlewamy naszą śmietanę. Wcześniej sobie rozrobiłem ją z wodą, delikatnie. I szybko mieszamy i wlewamy śmietanę. O, proszę bardzo. I dodajemy teraz sobie szczypiorku. Cały szczypiorek. Proszę bardzo, mieszamy, jeszcze trzeba przyprawić, zapewne, próbujemy. Sól. Pieprz na pewno. Mieszamy. Jest ok. Fajny taki posmaczek. Dziwnie to porównać, bo nie jadłem nigdy takich rzeczy. No to jest bardzo stary przepis. 89. książka została napisana. Teraz to zagotować trzeba i pokażę wam, jak to się podaje. Inaczej. Do podania takiego żurku trzeba nam
2 talerze. Dwa talerze. Po 2 ziemniaki. Trzeba je rozkruszyć. Nie ubić, tylko rozkruszyć. O, w takie części. Proszę bardzo. I sobicie posypać natką pietruszki. O, właśnie. W ten sposób. Tarnopolski żur właśnie mamy przygotowany. Tak on się prezentuje. Proszę bardzo. Delikatnie słodkawy. Kuć tą cebulkę, wybrać cebuli. Właśnie, teraz szczepiorkiem przeszedł. I właśnie tak kiedyś jadano. Czyż to nie jest wspaniałe? Warto spróbować. Do zobaczenia. Smacznego.